Witam Was serdecznie, tu Wiking Drażek. Dzisiaj znów na polu, tym razem troszkę innym, choć w sumie można powiedzieć tym samym, no to tak jakoś połączone. Nieważne, ważne, że jest pierwszy dołek i pierwsza monetka. Jest to 5 wajmarków w strasznie opłakanym stanie. No ale pierwsza moneta, no nie spodziewałem się złota na start, chociaż wcale bym nie narzekał, jakby było. Lecę połazić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pozdrawiam Was oczywiście. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że piszecie, komentujecie, pomagacie mi w IDE. No nie spodziewałem się nigdy w życiu, że przy nakręcaniu filmów, wrzucaniu na YouTube'a, ludzie, którzy będą to oglądać, po prostu będą przyjaciółmi, a nie po prostu oglądającymi i tam dającymi łapkę, czy tam jakikolwiek komentarz. Z bardzo wielu Was już się znam telefonicznie, na Facebooku. Bardzo, bardzo często ze sobą piszemy, rozmawiamy. Także pozdrawiam Was gorąco i naprawdę fajnie mieć takich przyjaciół jak Wy i fajnie, że jesteście, że oglądacie. Nie spodziewałem się takiego efektu po tym, co jak zanim zacząłem to nagrywać, że tak to będzie wyglądało. Super, bardzo się cieszę i lecę dalej. Wyszły dwie plomby i jakże w opłakanym stanie 10 fenoli. Normalnie jakby szczury gryzły tą monetę przez 10 lat. Masakra. No ale jak to 10 fenoli? Słaby metal, słaby stop, także i słaba moneta. No nic, lecę dalej, może coś wyjdzie ciekawszego. Coś my tu mamy za perełkę. Jest to chyba szerf. W bardzo słabym stanie. Ale jakiś taki inny, bo ma GL albo OL, ale chyba G to jest. Z tyłu bardzo słabo widoczny gryf. Także no. Można to uznać za fan dnia, bo jest masakra dzisiaj. Ja znów przy domach ryję. Przeniosłem się z tamtego miejsca. Znaczy cały czas szedłem szukając. Tam bardzo wielka posucha. Tutaj tak samo, raczej nic nie wyjdzie ciekawego. Ale może coś się uda. Kolejny to wajmarek, tym razem w dobrym stanie. Jest to Rentenfening, dziesiąteczka i jest to 24, tak? Kurde, nie widzę. Tak jest, 24 rok Mennice A. Szukając, czułem, że chyba dzisiaj Mustafa jakąś klątwę rzucił. Bo wczoraj nie wrzucił filmiku, znaczy, że nie był nigdzie na wykopkach. I na pewno mówi, a żeby ja nie byłem, to żeby ich chuj ten Drażek też nic nie znalazł, nie? Także mówię, bez sreberka, została ostatnia godzina spaceru. Ale jednak, przyjacielu mój, coś wychodzi, tylko ja się obawiam jednego, że to jest ten fals. Mamy 24 część talara. Nie mam o co zarysować. No jak nie mam? O, szpadel. Tak się sprawdza srebro, co nie? Zaraz zobaczymy, jaki kolor da.
chyba tę klątwę rzucił. Bo to chyba jest miedziak. Już wam pokazuję. A może srebro? No nie wiem. W każdym razie 24 część talara jest. No i jeszcze godzinka, czyli ładnie. I wiesz, taka mała pierdółka. Jakaś ozdoba od czegoś. Z tyłu wyglądająca tak. Nie wiem, czy to nie jest zapinka od książki, ale wątpię. Wątpię, że to była zapinka. Ale coś takiego fajnego dosyć. Dobra, lecę. No może i tamta 24 była miedziana. Może i tak. I może szału dnia miałoby nie być. A jednak jest. Mamy kolejną taką monetkę srebrną, dosyć dużą, fajną. Już wiem, co to jest. Nie muszę się pytać o ideę, bo ostatnio też taką znalazłem. Jest to szósta część talara 1823. Tamta była troszkę starsza. I tamta była w ładniejszym stanie. Ta trochę zgnieciona i dobita. Także taka oto sobie sztuka. A z tyłu wygląda sobie pięknie tak. Piękne sreberko. No, zadowolony jestem. Jeszcze jakieś 35 minut do domu, ale wiem, że wracam z czymś przynajmniej. Z 10 minut tego w ziemi szukałem. Wyszło takie coś. Ciekawe, do czego to służyło. Co to było, czy to jakaś ozdoba. W środku czarne. No takie podejrzana sprawa. Ale nic, lecę dalej. Ja już blisko końca, a tu jeszcze jedna monetka Eine Fen Chips Nunz 1804. Z tyłu wyglądająca tak, trochę zeżarta, taka zniszczona, ale ładna moneta, bardzo ciekawa, także fajnie. No i ciekawostka historyczna, nie wiadomo, co to jest. Lubię takie zagadnienia, wygląda niby jak jakiś przyrząd, ale jest nierówny. Widać, jest wybity nieregularnie, także nieregularnie, no dobrze, także to na pewno nie służyło jako jakiś mechanizm. Tym bardziej na górze widać taki rant, jak w medalach, jak w monetach często, więc wątpię, że to był środek płatniczy, ale podejrzewam, że mogło to być jakiś po prostu ozdoba na szyję, czy gdziekolwiek indziej. Raczej stawiam na ozdobę niż na jakieś urządzenie. Fajna, ciekawa, stara sprawa. I ja już praktycznie się zawijam, jeszcze kawałeczek. No i co, starczy na dzisiaj tego dobrego. Czas się zawijać. Co do Mustafy, przyjacielu mój serdeczny. Musisz bardziej poćwiczyć nad tymi zaklęciami. Ponieważ no coś ci nie idzie ostatnio. No co, no jest jedno sreberko, ale za to naprawdę takie solidne, co nie? Także co, no idę czyścić, pokazać wam, pochwalić się, co tam wpadło. Wpadło jeszcze parę pierdół. Dużo plomb, chyba z 6 czy z 8. Także coś tam jest. I co, no? Do zobaczenia prawdopodobnie jutro. Nie jestem pewien. No te słońce to mnie normalnie dobija. Jest gorąco, lubię ciepło, ale bez przesady. Nogi mnie tak bolą, pole jest przeorane mocno. Ziemia wyschła jak kamień. Ciężko się chodzi. No ale coś tam wychodzi i warto tutaj jeszcze przyjść i pochodzić w tym miejscu. Nie przeszedłem całego. Chodzę raz przy razie, staram się robić to dokładnie. Pozdrawiam was serdecznie. I trzymajcie się, mordy moje.